W zeszłym roku przeszłam taki czas w swoim życiu bardzo silnego stresu. Po jakimś czasie od tego stresu, myślę, że tak po 2-3 miesięcy, zauważyłam, że bardzo zaczęły wypadać mi włosy. Co odróżnia laser od wielu, biostymulujący od wielu innych metod, to to, że jest to działanie bardzo bezpieczne, nie można zrobić w ogóle pacjentowi krzywdy, bardzo mało uciążliwe. Wrażenie takie, że nic się nie czuje tak naprawdę. Po prostu, no tak jakby się miało założony kask na głowie, którym sobie siedzę i czekam na efekty. Centrum Medycyny Nowoczesnej Triklinium od wielu lat oferuje terapię z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej. Sukcesem kliniki jest stosowanie innowacyjnego, często unikalnego sprzętu, różnorodność oraz kompleksowość metod leczenia, a także wykwalifikowany i doświadczony personel. Pomysłodawcą i założycielem Triklinium jest dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Dzięki niemu klinika wykracza poza standardy, a każdy pacjent może oczekiwać indywidualnego podejścia i zabiegów dostosowanych odpowiednio do potrzeb. W programie Medycyna Estetyczna bez tajemnic dr Marek Wasiluk wykonywał już zabieg ostrzykiwania osoczem bogatopłytkowym na skórę głowy, by zregenerować cebulki włosów pacjenta. Drugą metodą poprawiającą kondycję włosów są zabiegi laserem biostymulującym. Diagnostyka w przypadku włosienia jest albo bardzo prosta, albo bardzo skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że u mężczyzn w większości przypadków łysienie jest spowodowane, jest to tak zwane łysienie androgenowe, genetyczne i nie ma sensu diagnozować, ponieważ nie jest przyczyną żadnych chorób. U kobiet jest troszeczkę bardziej sprawa skomplikowana, ponieważ łysienie może mieć trochę więcej przyczyn. Też może być łysieniem androgenowym, choć na przykład w zespole policystycznych jajników. Może być też spowodowane niedoczynnością tarczycy, może być spowodowane innymi chorobami, dlatego warto, szczególnie u kobiet, taką diagnostykę przeprowadzić. W zeszłym roku przeszłam taki czas w swoim życiu bardzo silnego stresu. Po jakimś czasie od tego stresu, myślę, że tak po 2-3 miesięcy, zauważyłam, że bardzo zaczęły wypadać mi włosy. Ale to do tego stopnia, że już poszłam rzeczywiście do lekarza specjalisty od włosów i zaczęliśmy działać poprzez leki, czyli wewnętrznie, jak i zewnętrznie stosując mezoterapię. Tych mezoterapii przeszłam jakieś 4 lub 5. Rzeczywiście efektem tego jest zatrzymanie wypadania włosów, natomiast jakby ciężko jest pobudzić te mieszki włosowe do wzrostu, tak, włosa. I to jest w tej chwili mój problem, żeby jednak coś z tego, co wypadło, odrosło. Laser biostymulujący działa nam poprzez w dwóch mechanizmach. Pobudzenia nieaktywnych cebulek do tworzenia włosów oraz pogrubienia włosów, które już istnieją, czyli które są i które oczywiście nowo wyrastają. Co odróżnia laser od wielu, biostymulujący od wielu innych metod, to to, że jest to działanie bardzo bezpieczne, nie można zrobić w ogóle pacjentowi krzywdy, bardzo mało uciążliwe. Jest to laser o małej mocy, świecący czerwonym światłem. Jest on w postaci hełmu, dlatego zakłada się go po prostu na głowę, włącza, siedzi i można sobie robić cokolwiek, kto lubi, przeglądać internet, czytać książkę, oglądać telewizję, a w tym czasie skóra nam się naświetla. Wrażenie takie, że nic się nie czuje tak naprawdę. Po prostu, no tak jakby się miało założony kask na głowie, którym sobie siedzę i czekam na efekty. To, co jest ważne, to regularność stosowania samego lasera. Po pierwsze, efekty pobudzenia, efekty wzrostu włosów pojawiają się po 3-4 miesiącach dopiero, ponieważ zanim te cebulki zostaną aktywowane, zanim włosy wyjdą ze skóry i osiągną jakąś długość, czyli zanim zobaczymy ten efekt kliniczny, czas musi upłynąć. A poza tym taki laser powinno się stosować w miarę możliwości codziennie.